Hej, witam was bardzo serdecznie w tym odcinku Challenger, czyli brytyjski niszczyciel 7 poziomu. Poprawię stawiane parametry tego cacka. No i oczywiście najbardziej w oczy chyba rzuca się ilość pancerza z tyłu wieży, czyli 200. Trzeba będzie zapamiętać, że ta płyta jest nie do ruszania przez niższe poziomy. No ale dobra. Jeszcze nigdy nie widziałem działa tego, to 17 funtówka bodajże. No i wygląda ok. 171 mm penetracji, 150 uszkodzeń celne, szybko strzela, no i zgrywa genialnie. No, na pewno to nie będzie jakiś wielki minus. Ok, mamy szybko bitwę. Wbrew pozorom myślałem, że zajmie to trochę więcej czasu. No i Live Oaks. O, dębina. Co tu jeszcze jest? 239 penetracji na gordzie, czyli jakby nas wylosował na dziewiątki, to spokojnie można sobie poradzić, tak? To nie będzie jakiś problem. 900 HP, czyli też ok. Szczerze powiedziawszy, jak tak przypomnę sobie, to jak Pantera chyba ma 840 życia, to coś koło 800, prawda? A to jest czołg z wieżą, szybszy chyba nawet, i ma więcej życia. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. O, tutaj ktoś bardzo się pogniewał. Chyba na mnie. Ale nie, tutaj mam więcej graczy. O, jeden, drugi. Ktoś jeszcze jest ze mną? A, chyba nie. O tej godzinie to jeszcze my nie buszujemy. Oni mają troszeczkę inny czas. Pojadę sobie oczywiście na jakąś snajpę tutaj. Nie będę puszował. Fajne tiery. Szkoda byłoby to zmarnować. No jeździ to naprawdę ok, bardzo szybko przyspiesza, ale długość porównywana z togiem do blokowania normalnie jakichś mostów, przejazdów. Chyba tak chcieli wykorzystać Brytyjczycy ten pojazd. No dobra. Nie ma aktywnych spotterów, bo nie ma po prostu takich wdrużeń, jest KW-13, ale on to też taki spotter trochę upośledzony. Za wielki, za wolny. No i dobra. Kampa, kampa. Ruszę się, bo to bez sensu jest. To nawet nie przyniesie żadnych pocisków na start. No jak nie ma komu spotkać, no to ja będę musiał się za to wziąć. Podjadę tutaj w sądołek. Jest jedna arteria, S5-1. On zgrywa tak 12 sekund w przybliżeniu. Więc jeżeli teraz podjadę, to może coś wraz z pomocą sojuszników strzelimy. Jest KW-2. No i pięknie, spłynął. Agresywny ruch, ale póki co się opłacało. Oczywiście teraz zniknąć trzeba. Trzeba zniknąć, aby mnie na bank widział, bo przecież głupi nie jest. Znaczy ślepy KW-2 jest, tak? Ale nie bądźmy zbyt tacy optymistyczni. Szczurer Emil. No dobra. Jest przeszło, jest przeszło. A. Niewiele. No dobra. 123 co jest? Ja za 123 strzelam? Ej, ja strzelam 120? Okej, no ja nie wiedziałem nawet. Ja myślałem, że tak za 300 strzelam, no dobra. Czyli to tak... o, dobre. Dobry joke. No to teraz Wargamingowi się udało. Ja tu myślałem, że to będzie tak za 200 strzelało. A tutaj damage taki trochę z Biedronki. No dobra. Czyli już rozumiem, dlaczego taka mobilność tutaj jest. A żeby spotować. No bo do czego innego? A, tam jest Challenger. O, ale dostał! Chyba mu wypaskudził KW-2. Bo nic innego nie może, Arteusz nie żyje. No, teraz będzie oczywiście przyjmowanie naszej bazy. Ale spokojna głowa. Jest multi w teamie. Baza zostanie wybroniona. Tylko trzeba skupić i strzelać. Nie no, nie będę strzelał F25 bez przesady. Zniszczymy tutaj zasadę fokusu, bo jednak nie ma na dużego znaczenia, kiedy jest tyle pojazdów i one są tak rozbijane. I tak się ale ten koleś dobry jest. E25, mógł się spokojnie schować. Zobaczcie, jak trudno jest go trafić. Jest za niski, żeby go można było łatwo trafić. A ten T4-3 to tak trochę też zbyt odważny.
Wiecie, dlaczego myślałem, że strzeliłem za 300? Dlatego, że jak gra się na XM-ie, to widać każdy pocisk nasz innym kolorkiem, tak? A normalnie WG zlicza. Czyli po prostu jak trafi jeden, drugi w tym samym czasie, to się razem kumuluje i wygląda troszeczkę inaczej. O, dźgnęło się coś ode mnie. Zjadę w dół, bo jednak mi ten AT-15A sfarmi. Kurna, dziadzie. Odczep się ode mnie. Strzelam w ciebie, nie strzelam. To ty też we mnie nie strzelam. Dobra. Wiecie co? Zabiorę się teraz za niego chyba, bo już mnie zdenerwowała. Mam golda. O, bokiem, 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 bokiem. Dawaj, Marian. Jest, jest, jest tutaj. Nice, nice. Jeszcze jeden strzał dobry. Dobra. No i E25. Tam jest jeszcze ten A4-4, ale on nawet... Ale nie, on chyba uciekł. Nie, no to on już uciekł. No to tylko trzech zostało. Wszyscy są pewnie tam w okolicy H9-0, bo wiecie, tam jest taki dół. I można taki właśnie defense zrobić, taką linię obrony. Wystawić wieże i strzelać w miarę. S51, a to po drugiej stronie oczywiście, wału. A44. Ten E25 będzie teraz fajny popis do strzelania tutaj. O ile nie zginie oczywiście na hita, bo A44 ma ciało z KW2. 107, jak ktoś pamięta. Czyli jak dobrze wlosuje, to oczywiście może zginąć. No i dobra, tak jak mówiłem. Jest artyleria, próbuje się utopić, ale no to jej nie pozwolimy. O kurwa, jest! Nie zdążył się utopić. Za to nasz się bardzo chce utopić, KW2. Dobra, nice. Wydaje mi się, że jak na pierwszą bitwę, nie najgorzej. Troszeczkę mnie zdziwił to właśnie ten damage, ale poza tym mobilność jest w porządku. Mistrzowska w ogóle, lol. To nieźle, nieźle. Pancerz taki sobie. HP jest tutaj dużo. Furent 380, nie najgorzej. Nie no, według mnie na ten moment pojazd jak najbardziej odpowiedni na 7 poziom. Nie za OP i nie za słaby. Może troszeczkę lepszy niż sireni. Także mam nadzieję, że bitwa Challengera wam się podobała. Dzięki i do usłyszenia.